Proszę Państwa, dzień dobry, dzień dobry. O, muszę się jeszcze przypiąć. Jan Fior, jak zwykle, a tu naszym gościem jest pan Lucjan Kolbusz z zawodu rentier. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawy przypadek, ponieważ w środowisku, w którym się obracamy, przynajmniej ja się obracam, jest takie marzenie, żeby mieć wolność finansową. I to w ogóle jest taka cała szkoła takich ludzi, którzy mówią, że jest jakaś wolność finansowa. I, no, i tu mamy właśnie, mamy reprezentanta rentiera. Proszę Państwa, witam Lucjanie. Witam, dzień dobry. Będziemy rozmawiać o sprawach osobistych, ale nie w sensie intymności, tylko o sprawach, że tak powiem, z jakimi można się podzielić z resztą Państwa. Więc ja ten program traktuję bardzo poważnie moi goście są po to, żebyście się Państwo nauczyli trochę świata, oswoili ze światem, ci, którzy nie znają, te, którzy jeszcze się nie oswoili, i żebyście poznali coś, czego się tak na co dzień nie spotyka. No więc cześć Lucjanie, jeszcze raz. Witam. Powiedz mi, co to jest, kto to jest rentier? Jaka jest definicja rentiera? No, pewnie ich może być kilka. W moim wypadku, jak mnie ktoś pyta, co robię, to mówię, że jestem rentierem, nie mylić z rencistą. Bo co to oznacza w moim rozumieniu? Po wielu, wielu latach bardzo ciężkiej pracy i różnego rodzaju zakrętów zdałem sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie warto jest pomyśleć o życiu, o sobie, o zupełnie innych celach niż tylko jakaś gonitwa biznesowa, w której wcześniej uczestniczyłem. I stwierdziłem, notabene wspólnie z bratem, że warto w pewnym momencie operacyjne biznesy zamienić na coś, co jest bardziej pasywne, i w naszym wypadku udało się nam sprzedać biznes. Potem pieniądze pozyskane zainwestowaliśmy w nieruchomości komercyjne, które no, tak jakby powodują, że teraz mogę kilka miesięcy siedzieć poza Polską i nie być zaangażowany w jakiś poważny, tak zwany daily business, tak? I to jest rzecz, z której jestem, no szczerze mówiąc, nieprawdopodobnie zadowolony. Cieszę się, że to zrobiłem w odpowiednim czasie i cieszę się, że mogę być beneficjentem ciężkiej pracy, którą wcześniej przez długie lata no, po prostu wykonywałem. Tak to teraz ja Państwu ujawnię, znaczy, bo to nie jest tajemnica, tylko tak chciałem takiego suspensu dodać, że rozmawiamy z Santa Marta w Kolumbii, czyli niedaleko od Medellinu, no może ile, godzinę, półtorej godziny lotu, nie, od do Medellinu. Tak. Tak. No, ale to jest ten sam kraj, skąd Krystian nadaje. To jest inna część, jesteśmy nad Morzem Karaibskim i no i teraz już kontynuuję. Powiedz mi, jako rentier, to skąd masz pieniądze? Nie chodzi mi o to, źródło pieniędzy. Powiedziałeś, że z nieruchomości, prawda? Włożyłeś w nieruchomości. No a jakby ci lokator nie zapłacił? Znaczy, no po pierwsze, no wiadomo, że to jest w jakiś sposób zdywersyfikowane, a po drugie, no prawda jest taka, ja sobie zdałem sprawę już parę lat temu, widząc sytuację na świecie, widząc dynamikę rozwoju w Chinach, w której byłem wielokrotnie i to jako podróżnik i również jako jeszcze człowiek zaangażowany w biznes, że należy troszeczkę myśleć i zbudować sobie alternatywy. Od wielu, wielu lat jeżdżę po świecie i cały czas, szczególnie po doświadczeniach greckich z połowy lat 2000, zdałem sobie po prostu sprawę, że trzeba zbudować jakiś bufor, niektórzy to nazywają poduszką finansową, która w razie jakiegoś krachu, zablokowania się systemu czy czegokolwiek, no, pozwoli na jakieś tam funkcjonowanie, czyli krótko mówiąc, w pewnym sensie starałem się jakby zorganizować jakąś tam polisę na życie, przynajmniej na jakiś tam czas. No i tak to jest, ja obserwuję twoje programy i w pełni się zgadzam z tym, co ty mówisz na temat sytuacji ekonomicznej, na temat dywersyfikacji majątku, pewnych inwestycji. No i powiem, że to daje bardzo dużo komfortu, aczkolwiek to nie jest takie łatwe mentalnie zrozumieć. Do tego wrócimy. Tak. Do tej lokalizacji, do tej polisy ubezpieczeniowej i lokalizacji wrócimy.
ale z tego, co powiedziałeś na początku, przy definicji rentiera, wynika, że ty jesteś jednak zwolennikiem tezy, że można być, mieć wolność finansową, nic już nie robić i żyć z pasywnego dochodu. Tak? No może to słowo nic nie robić, może tak nie wygląda dosłownie, no ale przy minimalnym zaangażowaniu w sensie codziennej pracy, nie wiem, użerania się z pracownikami, myślenia o rozwoju rynku, marketingu, wielu, wielu innych rzeczy. My z bratem traktujemy nasze jakieś przedsięwzięcie jako tak zwaną krowę dojną, nie zależy nam na tym, czy ten majątek będzie multiplikowany czy coś, staramy się w sposób racjonalny nim zarządzać i być jego beneficjentem, co pozwala na jakiś tam poziom życia. Oczywiście nie mówię tutaj o pomysłach typu kupno odrzutowca czy nie wiem, willi 500 metrów na Hawajach, no ale to jest coś, co mi satysfakcjonuje. Ja nigdy nie byłem osobą, która, a znaczy inaczej, zawsze się potrafiłem adoptować do rzeczywistości, bo prawda jest taka, przeżyłem pół życia w komunizmie i to były czasy bardzo różne, jak wiemy, szczególnie lata 80. Potem dane mi było cieszyć się, aczkolwiek w sposób nieświadomy, wolnością gospodarczą w Polsce, cieszyć się sukcesami, na początku małymi, później jakimiś większymi w mojej skali i dlatego po prostu ja sobie myślę, że to jest taka filozofia, która gdzieś tam później wpłynęła na moje decyzje z tym związane i prawda jest taka, że nawet jeżeli ktokolwiek proponuje mi jakikolwiek biznes w tej chwili, to ja, jeżeli to miałby być biznes w jakikolwiek sposób wymagający zaangażowania, wymagający budowania jakiejś konstrukcji wieloletniej, to ja po prostu mówię nie. Mówię, ja wolę żyć tak, jak żyję, mnie nie interesuje, nie wiem, rywalizacja, mnie nie interesuje w jakiś sposób radykalny podnoszenie mojego poziomu życia, jestem po prostu zadowolony z tego. Słuchaj, bardzo cię przepraszam, ale wiesz, co się stało? Nie włączyłem mikrofonu, czy będziemy musieli jeszcze raz zacząć, chociaż to wszystko dobrze grało, no nie wiem, zaczniemy. No dobra, nie, dobra. No to jedziemy. No skróćmy trochę. No nie więc, proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest Lucjan Kolbusz, rentier z zawodu, nie mylić z emerytem, jak powiedział, czy z rencistą. Otóż Lucjan jest rentierem i może najpierw wytłumacz nam, co to znaczy. No ja powiem moją definicję. W moim odczuciu rentier to jest osoba, która nie żyje z ZUS-u, nie czeka na zasiłki, nie patrzy jeszcze w telewizorem jak miłość, kapcie i aby dalej myśląc jak to dostać się do lekarza, tylko raczej jestem osobą, której się w jakiś sposób udało doprowadzić do inwestycji w biznesy pasywne, w naszym wypadku mnie i mojego brata są to jakieś tam nieruchomości komercyjne, co pozwala mi z kolei żyć, cieszyć się tym życiem, poznawać świat, zwiedzać różne kraje, robić kupę nowych rzeczy, które w życiu wcześniej nie mogłem robić przez zaangażowanie w pracy, przez fakt, że wiadomo, towarzyszyło temu wychowywanie dzieci, budowanie rodziny i tak dalej, i tak dalej. Także tak jakby myślę, że we właściwym momencie udało mi się zastosować zasadę pod tytułem trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i zająć się czymś innym, bo no prawda jest taka, obserwuję wielu ludzi, którzy pozostali w biznesach do dzisiaj, no bardzo różnie to wygląda, nie do końca wydaje mi się, ci ludzie są zawsze szczęśliwi, zawsze potrafią czerpać z tego, co im się udało stworzyć, a też widziałem wiele niestety przykładów, gdzie twórcy fajnych, familijnych, średnich biznesów w Polsce no, na pewnym etapie pogrążyli swoje firmy. I bo do tego należy nałożyć jeszcze problemy sukcesyjne. No, już nie mówimy o sytuacji dzisiaj, kiedy dzisiaj naprawdę bycie przedsiębiorcą w Polsce to jest moim zdaniem rzecz, której nie do końca komukolwiek życzę. Ja mam syna, który ma firmę i widzę, jak to wygląda. To jest po prostu... Nie wiem, jak to się skończy, ale moim zdaniem to już niewiele ma wspólnego z wolnym rynkiem, niewiele ma wspólnego z jakimśkolwiek... Z prywatną własnością. W ogóle niewiele... Prywatna wiara w własność, oczywiście, że tak, no to widzimy na każdym kroku. Dobrze, to w takim razie zdradź nam, gdzie jesteś, gdzie ty się w tej chwili znajdujesz?
No ja po pierwsze może dwa zdania. Od wielu, wielu lat podróżuję po świecie. Zwiedziłem mnóstwo krajów, szczególnie bardzo dużo czasu do pandemii spędziłem w Azji, szczególnie południowo-wschodniej, i to wiele razy. Mówię to głośno, moim krajem, który zainspirował mnie do podróżowania po świecie, były Indie. Byłem tam wiele razy, pierwszy raz w 2004 roku i do dzisiaj uważam, że Indie są niesamowitym krajem, jeśli chodzi o adventure, o przygodę, o różnorodność doznań. Jednym z moich ciekawszych. No a prawda jest taka, że w pewnym okresie, po wielu, wielu latach wyjazdów, które często były prowadzone 2 razy w roku, bo to były wyjazdy, na przykład wyjazd początek listopada, powrót połowa grudnia, potem na przykład koniec stycznia, powrót połowa marca. Po prostu jakoś zawsze mnie ciągnęło do ciepła, nawet posługiwałem się mottem, że podróżuję tam, gdzie klimat pasuje do moich ciuchów, a nie odwrotnie. No ale widzisz, No i to nie jest dobra metoda, to nie jest dobry sposób, ponieważ klimat jak jest ciepły, to jest szkodliwe, jak nam tutaj mówią teraz, nie? Jesteśmy w no, fazie wiesz co, no zmiany klimatu na gorszy. ja mówię za siebie. Ja mówię za siebie, kocham Nie, błękitne wszyscy tak niebo. mówią, wszyscy tak mają, że lubią ciepło, nie? To może nawet i Eskimosi by woleli mieszkać w cieple. Natomiast pan Klaus Schwab uważa, że lepiej jest, jak jest zimno i też pan Gore i jeszcze paru tych innych psycholi, bo to inaczej nie można nazwać. Dobrze, No tak. jesteś rentierem, w związku z tym masz pieniądze gdzieś, jakąś kupkę i z tej kupki korzystasz. Oczywiście jeszcze mówisz, że ta kupka jest uzupełniana, pilnowana. Jak dużo czasu poświęcasz na pilnowanie tych pieniędzy? No bo wydaje mi się, że wolności finansowej w takim rozumieniu potocznym nie ma. Nie można sobie leżeć tylko niczego nie robić, nie pilnować, nie pracować i żyć, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. To jak wygląda to w twojej sytuacji? Gdzie No masz pieniądze? w moim wypadku pierwsza sprawa, no to jest taka, ja w mojej firmie mam wspólnika, jest nim mój brat i oczywiście pewne rzeczy bieżące, pewne różne tematy brat organizuje w sytuacji, kiedy mnie nie ma w Polsce. Jak wrócę, no to pewnie się to będzie troszeczkę zmieniało, ta odpowiedzialność bardziej będzie na mnie przerzucona, bo dodam, że póki co to mój koncept na życie polega na tym, że pół roku poza Polską w okresie jesienno-zimowym, a pół roku wiosna, lato, gdzie jest pięknie, jest rodzina, wnuki, to świetny czas na to, żeby cieszyć się w Polsce i daj Boże, żeby zawsze tak było. Czyli jesteś na pół etatu orientierem. A więc można tak powiedzieć, że troszeczkę więcej, aczkolwiek nasza firma nie posiada ani jednego pracownika. To, co mówię, my się koncentrujemy na pewnej obsłudze naszych najemców. Mamy zaoutsourcingowane parę tematów z ludźmi, którzy bieżące rzeczy, nie wiem, jak przeglądy, nieruchomości, całą księgowość finansową, to wszystko jest w outsourcingu, ale to są takie trochę samograje. Spółka nie robi jakichś gigantycznych inwestycji, nie wykonuje jakichś, powiedziałbym, działań rynkowych, a więc jest to taki, no, powiedziałbym, samograj. No, niektórzy mówią, że wynajmowanie mieszkań a jest formą pasywnej inwestycji. Powiedziałbym, że to jest może trochę coś podobnego, aczkolwiek myślę, że w wypadku nieruchomości komercyjnych, jeżeli ma się wiarygodnych najemców, no to ten komfort funkcjonowania jest wyższy jak z użytkownikami mieszkań. Tak to wygląda. W ciągu ostatniego roku 300 tysięcy firm małych i średnich się zamknęło w Polsce. To Tak. co by się stało, gdybyś nagle odkrył, że jeden lokator przestał płacić, drugi mówi, że prosi o obniżkę czynszu o połowę, a trzeci anonsuje, że on od 1 czerwca zamyka biznes. Co ja bym zrobił? No wiesz, no pewnie niewiele. To są nowe realia, które się pojawiają w tej chwili. Ja też przecież nie przeżyłem w swoim życiu kryzysu. Wprawdzie mieliśmy potężny kryzys finansowy na świecie w latach, w okolicach 2008, prawda? Ale Polska wtedy była na takiej fali, że my w ogóle nie zauważyliśmy tego Tak kryzysu. jest, tak Przynajmniej jest. w otoczeniu biznesowym, w którym ja funkcjonowałem, w ogóle człowiek tego nie rozumiał. A więc zbliża się teraz coś bardzo poważnego. Potwierdzam tezy, które ty wygłaszasz, zresztą jak się słucha
światowej klasy inwestorów, nie wiem, jak Ray Dalio, Jim Rickards, Jim Rogers, prawda, czy Kiyosaki. I wszyscy o tym mówią, już w tej chwili i politycy o tym mówią. A więc czeka nas coś. Zgadzam się z tym, co ty mówisz, że wszyscy zubożejemy. Jeżeli mnie pytasz, no to mam świadomość, że to już nie będą te przychody, że to już nie będzie tak jak było, bo ten rynek się dramatycznie zmienia. Natomiast no, mam nadzieję, ja nie staram się w życiu przesadzać, nie pcham się w jakieś luksusy, nie wiadomo co. Mam nadzieję, że firma, którą mamy z bratem, plus fakt, że no, coś tam próbujemy dywersyfikować swoje aktywa, no to powoduje, że myślę, że na tym poziomie dam rady żyć. No ale jak będzie inaczej, przecież tego nie przepowiemy, nie przewidzimy, Janku, co się wydarzy. No my jutro może się okazać, że przecież będziemy w stanie Nie, poważnej nie wojny kraka. w Polsce i wszystko szlak trafi, nie? Wszystko, No. dosłownie w jednym dniu. A jak dywersyfikujesz? O, no wiesz co, no myślę, że ty dotykasz tych tematów. Uważam, że tu kruszce są w jakimś zakresie dobrym pomysłem. Uważam, że dobrym pomysłem jest posiadanie konta bankowego za granicą i zdeponowanie tam pewnych środków, nazwijmy to poduszki powietrznej. Uważam, że trzymanie jakichkolwiek walorów powinno być mocno zdywersyfikowane po walutach. Ja nie jestem traderem, nie umiem powiedzieć, jak je kupić. Natomiast uważam, że warto jest posiadać jakiś koszyk, który systematycznie gdzieś tam pielęgnujemy, aczkolwiek one też podlegają inflacji. No ale ja to traktuję tego typu działania trochę jak polisę ubezpieczeniową, autokasko. Na samochód ją płacimy i się cieszymy, jak po roku nie mamy wypadku, prawda? Nikt nie mówi, że stracił parę tysięcy. A więc uważam, że trochę do tych rzeczy trzeba tak podchodzić. Jak ktoś mówi właśnie o kruszcach, o których często wspominasz, no to powiem tyle. No, wydaje mi się, że znowu większość ludzi ma problem natury psychicznej, zrozumienia natury tego, po co to robimy, prawda? No, to nie jest moim zdaniem coś, co ma spowodować, że my zmultiplikujemy swój majątek, tylko raczej właśnie coś, co historia pokazywała, że pozwala nam w sytuacjach krytycznych użyć to, prawda? Dzisiaj Zachować majątek. dzisiaj są jeszcze mechanizmy, które nam pozwalają pewną dywersyfikację geograficzną, a więc to, co powiedziałem, banki, a więc to, co powiedziałem, być może trzymanie złota, co dziś jest moim zdaniem już stosunkowo bardzo proste w jakichś tam innych krajach, gdzie w sposób bardzo legalny, uczciwy możemy to kupić, możemy to po prostu trzymać. Ba, nawet formą dywersyfikacji moim zdaniem jakąś tam jest posiadanie głupiego konta na platformie Revolut, który używam od wielu lat i praktycznie 99,9% mojego życia tutaj w Kolumbii wszystko się odbywa poprzez te konta, a tam już posiadamy no jednak pieniądze nie bezpośrednio pod nadzorem kogoś, kto może te konta z dnia na dzień zablokować, prawda? No też, Dalej, nie, to uważam, też. że dobrym pomysłem w jakiejś skali jest przyglądnięcie się kryptowalutom. Twierdzę, że oczywiście szczególnie Bitcoin, a obserwuję to jeżdżąc po świecie, no to jest rzecz, która może zadziałać. Ja nie mówię, że zadziała, ja nie mówię o tym, że my na tym zarobimy miliony, to jest zupełnie inna kwestia, natomiast mówię o użyciu tego jako instrumentu. Sam osobiście rok temu, mniej więcej o tej porze mieszkałem na Dominikanie parę miesięcy i pamiętam w miejscowości Las Terenas wszedłem spytać, bo ujrzałem kantor kryptowalutowy, wszedłem spytać, a jak to działa na Dominikanie. No i proszę sobie wyobrazić, pomijam fakt, że spotkałem tam Polkę, co było dla mnie szokiem, pracującą, co tym fajniej się rozmawiało i się dowiedziałem, że ona sama osobiście uczestniczyła jako firma w wymianie kryptowalut, gdzie ktoś z Ameryki kupował sobie dom na Dominikanie. No więc jest to jakaś skuteczna forma, bo czego ja boję się w jakiś sposób poważny, będąc na drugim końcu świata, że ktoś po prostu któregoś dnia, tak jak w Grecji, powie tyle, ciach, prawda, fajnie było, wyłączy wtyczkę. No i wtedy mamy dramat. No miałem zapytać właśnie o to, co by się stało. No, no to ja mówię, że są, jeżeli ja nie mówię o poważnych inwestycjach ryzykownych, ja mówię o zbudowaniu pewnej polisy, gdzie w sposób świadomy wiemy, że coś tam możemy
nie wiem, stracić, czasem może zyskamy. Ja na przykład jak obserwuję te emocje ludzi w związku z ceną złota, no tak nie bardzo to rozumiem. Uważam, że w ogóle wszyscy wpadli w jakąś taką pułapkę. No kiedy będzie rosło, kiedy będzie rosło? No dla mnie nie, dla mnie złoto to jest po prostu złoto. Wystarczy poczytać o historii tego, co się działo i mieć tą świadomość, że jeżeli naprawdę się coś stanie na świecie, to my to po prostu mamy, ale oby się nic nie stało, byśmy mogli gdzieś kiedyś, schodząc z tego świata, mając, nie wiem, jedną czy pięć monet, nieważne ile kto ich ma, powiedzieć, okej, następne pokolenie. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo uzasadnione. Czyli jesteś jakby, ty uświadamiasz teraz, właściwie szczerze powiedziawszy, ja się tak nad tym nie zastanawiałem jeszcze, ale widzę, że jedynym sposobem, tak jedyną pępowiną, której nam nikt nie odetnie, to jest Bitcoin, czy powiedzmy kryptowaluta, ale też to nie jest pewne, bo też mogą nam zająć Bitcoin, mogą na przykład odciąć internet, to wszystko jest możliwe. No, ale jest to mocniejsze na przykład niż złoto, no bo gdy przychodzisz do banku, powiedzmy, nie wiem jaki jest bank w Kolumbii, ale niech będzie bank de Bogota, przychodzisz, masz tam konto, chcesz pieniądze wyjąć, a tam kolejka przed bankiem, 6 tysięcy ludzi też chce wyjąć, dają po 30 czy tam po 300 boliwarów czy euro i nie masz innego sposobu. Złota też nie prześlesz, prawda? Co z tym złotem byś robił? Gdzie byś to złoto trzymał? Masz własne mieszkanie czy wynajmujesz? To znaczy, słuchaj, no wydaje mi się, że to wielokrotnie na kanałach typu YouTube słychać, że ludzie to robią w bardzo różny sposób, prawda? Jedni trzymają w bankach, inni zakupują w ogródku. Pewnie szkół jest 1000 na ten temat. Natomiast jest prawda taka, że znowu wracamy do słowa dywersyfikacja. Pewnie znowu warto zrobić trochę tak, trochę siak, trochę owak. To pewnie zależy od tego. No jak ktoś jest bardzo bogaty, ja aż taki nie jestem, i posiada no, grube kilogramy tego, to ma większy problem od kogoś, kto ma parę monet mniejszych czy większych. To pewnie trochę zależy. No, natomiast jeżeli kogoś interesują inwestycje zdywersyfikowane geograficznie, no to jest już parę firm takich, gdzie nawet przez internet w sposób legalny można pozakładać konta i można tak jakby kupować kruszce, owszem, i przechowywać je, owszem, pewnie to bym... W Panamie są centra przechowywania kruszców. Panama... No nie tylko. No ja wiem, ale w Panamie, są w Stanach, są w Singapurze, ale są ja w Australii, najbliżej. Są w Szwajcarii też, także jest kilka. No pewnie zależy wszystko, jakie są koszty obsługi, jak to działa, ale to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, absolutnie. Zgadzam się, jest to ryzyko. A co dziś nie jest ryzykowne? Ty fajnie powiedziałeś, wyłączą internet, tak? Przed chwilą. No dobra, oni... Teoretycznie, to moim zdaniem jest tylko teoria, ale wiesz co się wtedy stanie? Wtedy to po prostu wszystko przestaje istnieć, no nic nie, się nie, nie oni wyłączają. Ani złoto, ani nic, do widzenia, nie wiem, mamy do czynienia z końcem cywilizacji, wracamy na drzewa albo jeszcze coś innego się stało. Ja nie mówię o takim, ja nie mówię o takim, ja mówię o tym, tak jak wyłączyli na przykład stronę internetową najwyższego czasu, czy Korwina Mikkego, wyłączają, ktoś wyłącza i nie masz dostępu. Czy wyłączą do banku, dostęp do banku, albo bank ci wyłączy dostęp. To są zjawiska wybiorcze. No a więc ja mówię, moim zdaniem, jeżeli ktoś ma takie podejście prepersowskie, ja się za takiego człowieka uważam, powinien potraktować swoją jakąś tam perspektywę życia, nie zostania, że tak powiem, na lodzie w godzinie zero, jak się coś stanie, no to ja właśnie starałem się przed chwilką wymienić te narzędzia, które moim zdaniem mogą być bardzo skuteczne. Oczywiście w to wchodzi też jeszcze gotówka, bo warto też tej gotówki trochę mieć, nawet jeżeli wygodnie się płaci różnymi rzeczami. No, także wydaje mi się, że chyba więcej nie ma aktywów takich, które by były pozasystemowe, a które przynajmniej moim zdaniem wartałoby
uruchamiać. Natomiast no, to wymaga oczywiście pewnej obsługi, pewnej znajomości technologii, pewnego jakby przełamania swojej psychiki. I to jest bardzo trudne, bo ja obserwuję, rozmawiam z wieloma ludźmi, którzy no, niby mówią, że tak, powinno się coś zrobić, a z drugiej strony, jak patrzę na nich, no to po prostu w ogóle nie są przygotowani na coś takiego, na przykład jak się stało w Grecji, już nie mówiąc o tym, Boże, odpukać, jakaś poważna wojna, gdzie doszłoby do tego, że no wszystko się sypie, no nie daj Bóg Ukraina, o tak powiem, no bo to wtedy, jak ktoś nie ma coś z zewnątrz, no to wszystko jest, prawda, kicha, nie? A tak czy próbujesz inwestować w miejscach, w których jesteś, na przykład kupić nieruchomość na wynajem, czy jakiś biznes, który coś produkuje, wejść jako udziałowiec do restauracji, hotelu, żeby w pewnym sensie się tak ustacjonarnić w miejscu, w którym przebywasz? Wiesz, być może, że tak będzie. Zaczynałem swoje podróże od takiego podejścia, powiedziałbym, nawet trochę backpackerskiego. Książka Lonely Planet, początki 2000 lat, bez internetu, bez telefonii komórkowej, no po prostu takie spontany. Z biegiem lat, im więcej tego świata widziałem, a widziałem dość dużo, to zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym, żeby no jednak mieć gdzieś zawsze jakąś bazę w fajnej destynacji, w której się czuję komfortowo i traktować ją jako miejsce, skąd możemy wylatywać. Być może, że będzie tym miejscem Santa Marta, bo dużo, dużo za tym przemawia. Natomiast co muszę powiedzieć? Wydaje mi się, że ja już inwestowanie w biznesu typu restauracja to nie jest dla mnie. Raczej myślałem bardziej o tym, żeby zainwestować w coś, co mogło spowodować, że moje koszty życia gdzieś tam będą mniejsze, no bo na przykład teraz mam mieszkanie w Santa Marta, po pierwsze, a po drugie posiadać właśnie coś, co byłoby aktywem w razie czego możliwym do spieniężenia w jakiejś sytuacji. Ale nie jestem jeszcze mentalnie na to gotowy. Tutaj nawet oglądałem parę apartamentów w Santa Marta, konkretnie szczególnie w dzielnicy Rodadero. Naprawdę fajne rzeczy można kupić naprawdę w zupełnie innych pieniądzach jak w Polsce, ale ja na tą chwilę jeszcze jakby nie jestem gotowy na to, bo być może, że wpadnie mi do głowy jakiś inny pomysł, wyjazd do innego kraju, choć na razie muszę powiedzieć szczerze, że Kolumbia jest moim faworytem do takiego stacjonarnego mieszkania. Słuchałem twojego ostatniego wywiadu na temat Tajlandii, domyślam się, co tam się dzieje. No powiem tyle, myślę, że to już nie jest dla mnie, bo jeżeli coś jest już zajechane przez ludzi, w tym wypadku tam jest mnóstwo Chińczyków najeżdża, mnóstwo Rosjan, no to ja się domyślam, co się tam dzieje. Prawdopodobnie ten kraj w dużym sensie traci taki swój smak, klimat, nie mówiąc już o cenach, nie mówiąc o kulturze, która oczywiście jest wykrzaczona zupełnie w takiej sytuacji. No, nie wiem, czy należy. A Panama? Myślałeś o Panamie? Albo na przykład rozważałeś jakąś inną lokalizację w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej? Wiesz co? Ja podróżowałem po kilku krajach. W Meksyku dwa razy, nawet niedawno byłem w Meksyku. Podróżowałem po Nikaragui, po Gwatemali, po Kostaryce. Całą objechałem. Byłem w Ekwadorze, byłem w Peru, byłem chwilkę w Brazylii i teraz jestem tutaj. No, spędziłem trochę czasu, bo 3,5 miesiąca na Dominikanie, mieszkałem trochę na Curaçao i na tą chwilę muszę powiedzieć, że Panamy nie znam, stąd też nie ukrywam, że chętnie bym poznał twojego kolegę, z którym kręciłeś ostatnio wywiad, bo być może, że to jest też bardzo ciekawy kraj. Ale nie mogę się wypowiedzieć. W innych krajach nie byłem. Słyszę natomiast, że Argentyna teraz absolutnie nie. Słyszę, że Brazylia nie. No są kraje, w których klimat mi nie pasuje. Na przykład. No ale jak ja słyszę, że w Urugwaju zimno, tak, prawda? No i geograficznie ten kraj tak trochę mniej mnie przyciąga. No być może, nie byłem, nie będę się wypowiadał. Tak. Na razie
na razie z tych destynacji, co wymieniłem, mówiąc o kraju, gdzie fajnie jest mieć bazę, fajnie się żyje, żyje się stosunkowo niedrogo, łatwo jest wszystko zorganizować, mamy naprawdę, spotykamy bardzo fajnych ludzi, bardzo miłych, bardzo serdecznych, co jest już rzadkością. No to myślę, że tu Kolumbia, przez to, że się jej ludzie boją prawdopodobnie, nie została jeszcze zajechana i myślę, że to jest fajna destynacja dla tego. Polaków tam spotykasz? A niewielu, no jest grupa na Facebooku, gdzie ostatnio nawet zacząłem tam patrzeć. To jest po pierwsze, po drugie spotkałem ze 2-3 razy Polaków, nawet przedwczoraj byłem na fajnym obiedzie z Polakami, którzy tutaj bawią się, trochę jeżdżą tak sobie turystycznie. Natomiast Polaków żyjących albo mających takie doświadczenie 5-miesięczne jak ja, to nie. Powiedz mi, a jak wygląda twój dzień? Jak wygląda twój dzień taki przeciętny, no nie wyjątkowy? No dobrze, a więc pierwsza sprawa. No ja wprawdzie dość późno, ale od 3 lat zacząłem zmieniać podejście do zdrowia, do wielu rzeczy, a więc poranek dla mnie to jest pobudka, to jest kawa, to jest jakieś bieganie, to jest siłownia, na którą mam tam z 1,5 kilometra, co pozwala bez używania żadnych środków transportu się dostać. Na tej siłowni nigdy się nie spieszę, ludzie są mili, a więc oprócz ćwiczeń to jest to okazja do jakiegoś socializingu. Z reguły potem jest jakieś śniadanie, jakieś sałaty owocowe, które tu są przepyszne, sprzedaje się ich wiele, potem jest powrót, potem jest jakieś przygotowanie z reguły lunchu, śniadania późnego, dodatkowego. A tutaj na miejscu, no bo mieszkam w apartamencie wyposażonym, a więc to robię. Jest jakieś praktycznie dzień w dzień komunikacja ze znajomymi, z rodziną z Polski, co też pochłania średnio, myślę powiedzieć, ze 2 godziny. No i przychodzi popołudnie, a tutaj, no to prawda jest taka, dla mnie zachód słońca, który oglądam ze swojego balkonu. To jest coś, co uwielbiam przy piwie robić, słuchając jakiejś tam muzyki, coś czytając ewentualnie. No i wieczór to jest jakaś kolacja, jakaś ryba albo nie wiem, wołowina szczególnie, bo tu jest genialna, albo spotkanie się, bo trochę znajomych tubylców poznałem, też i obcokrajowców, Włosi tu mieszkają, a więc zawsze ktoś się gdzieś odezwie, albo jakichś Polaków spotkam, tak jak przedwczoraj, jak ci mówiłem. No i dzień powszedni tak wygląda, ale dużo wyjeżdżam też z Santa Marta, cały czas gdzieś tam organizujemy tutaj ze znajomymi, z lokalsami jakieś wyjazdy, o na przykład ostatnio byłem, pożyczyliśmy samochód i z samochodem przejechaliśmy całą trasę do Bokoty. Bardzo niebezpiecznie. Tak, nieprawda, kierowałem tym samochodem, nie zgadzam się z tym, że jest niebezpiecznie, no wiadomo, nie jeżdżę w nocy, nie prowokuję lwa, jadę grzecznie, spokojnie, ale wielokrotnie w Kolumbii pożyczałem już auto, bo to jest mój notabene drugi pobyt w Kolumbii i nie miałem żadnego jakiegokolwiek problemu, mam same pozytywne doświadczenia, aczkolwiek tu samochodu na co dzień nie mam, bo są tak tanie taksówki, jest to tak wygodne, że po prostu ja nie chcę w mieście użerać się z samochodem. Mówię tutaj o Santa Marta. Naprawdę, to jest nonsens posiadania samochodu tutaj. A więc tylko wynajmuję, jak gdzieś tam jedziemy na jakąś wycieczkę. A tych wycieczek organizujemy trochę. No, przyjedzie ktoś do mnie z Polski, była rodzina niedawno, mam Polaków, którzy żyją na Dominikanie, też przyjechali do mnie. No, proszę sobie wyobrazić, że w przyszłym tygodniu tu 2 Polaków z moich stron przyjeżdża, także spędzimy parę dni. Także nie, fajnie jest. Czyli nie masz fajnie. Tego, że to ci spowszednieje i będziesz miał nudę wokół siebie. Wiesz co, do tej pory nie, ale ja też zawsze sobie zadaję pytanie, co w zamian. A w zamian, mimo tego, że komfortowo na warunki polskie żyję, no to co masz w zamian? Masz przez te miesiące, po pierwsze, pogodę, która, no ja przynajmniej nie bardzo się czuję w tych krótkich dniach, w tych słotach, pluchach, w tych wiatrach i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa. Jak popatrzymy na generalnie to, co się stało w moim obrębie
osób, z którymi bardzo lubiłem spędzać czas, no to prawda jest taka, koronawirus, a może też i upływ czasu, no bo nie jestem już człowiekiem młodym, powoduje, że tak powiem, relacje towarzyskie z ludźmi, ze znajomymi, z rodziną również, już nie są tak spontaniczne i tak fajne i tak częste, jak było dawniej. A więc jak ty mnie spytasz, no to ja odpowiem tak, jeżeli tu miałbym się nudzić, to się też będę nudził w Polsce. To jest dla mnie oczywiste. Natomiast przez to, że jestem tutaj, mogę doświadczyć czego innego, bo spotykam innych ludzi, oni mają inne doświadczenia, oni zupełnie inaczej żyją, prawda? I to jest coś, co nieprawdopodobnie moim zdaniem nie dość, że ubogaca, to jeszcze kapitalnie pozwala się tym wszystkim cieszyć, prawda? Z moja opinia. A mieszkając tam, gdzie mieszkam, kręciłbym się, jak to się mówi, wokół własnego ogona, czyli pewna rutyna, którą nazywam kapcie, M jak miłość, pilot, piwo i tak z dnia na dzień, z dnia na dzień. To umrzeć można. Tak. No więc właściwie może byśmy już się zbliżali do takiej pierwszej konkluzji, jaką jest to, że życie rentiera nie jest takie smutne i prymitywne, jak to w literaturze bywa, że to taki zapity, znudzony człowiek nie wie, co z sobą zrobić, tylko takie życie może mieć ktoś, kto nie jest rentierem, może być też i motorniczym tramwaju, czy właścicielem dużego biznesu, bo to wszystko zależy od nas, prawda? My się tak czujemy, jak nam tam mózg dyktuje, czy serce. Zgodzisz się z tym, że... Myślę, że masz rację. Myślę, że to jest trochę tak, że wiesz, wiele ludzi najpierw w gonitwie dnia codziennego, a potem w rutynie, potem w środowisku, w którym przybywa, boi się opuścić tą strefę komfortu, boi się zmienić cokolwiek w swoim życiu, uważając, że to, co ma, jest super, dobrze się w tym czuje. I pewnie tak jest. No, ja nigdy taką osobą nie byłem, ja zawsze szukałem czegoś innego, ja nigdy nie starałem się kogoś kopiować i oczywiście próbowałem różnych rzeczy na własną rękę. Jestem tutaj, gdzie jestem. Jestem z tego bardzo zadowolony. Uważam, że w życiu kiedyś gdzieś tam będzie większym dramatem żałować czegoś, że się tego nie zrobiło, niż że się zrobiło. Mam to szczęście, że mogę to powiedzieć, no bo póki co ten koncept w moim życiu działa. No i dlatego tak po prostu żyję, jak żyję. No więc myślę, że to będzie dobre wprowadzenie do może do naszego następnego spotkania, w którym chciałbym, żebyś zaanonsował, zareklamował ten kraj, w którym jesteś, żebyś no, na przykład kogoś przekonał, nie? Może z tych naszych słuchających jest kilka osób, które się zastanawiają, co ze sobą zrobić i że to jest jedna z propozycji. Spróbujemy tak następnym razem, dobrze? Dobrze, oczywiście. No to dziękuję, życzymy zachód słońca u Ciebie jeszcze, bo u Ciebie jest godzina, teraz o, u mnie jest 10:42 teraz. 10:42, lekko po wschodzie słońca. Wszystkiego dobrego i powodzenia i do następnego. Fajno, powodzenia życzę. Cześć. Dziękuję.